Siema, jestem Bąkiel, witam w drugim odcinku świątecznym na moim kanale i no i w tym odcinku będziemy testować różne bronie. No i będą wyglądać fajnie te pojedynki, mam nadzieję. I to fajnie wygląda. I na miniaturę, poczekaj, nie ruszę się. Dobra, 3, 4. Czekaj, 3. Nie oddalaj się, znowu tak staj. To 3, 4. Czekaj, przeładuję. No. Au. Teraz kolejna gra, broń, czyli Magnum z pistoletów. Prezentuje się on tak z boku. Tak z przodu. Magnum? Tak, drugi. Tak się przeładowuje. Proszę, bardzo. No, chodź tutaj, tu. Tak się przeładowuje go. Nie, tutaj, tu. Tu. Ale 3, 4. Ale mieliśmy tak... Au. No, dobra, drugi będzie Desert Eagle. On się prezentuje tak, z przodu. Tak się go przeładowuje. Czekaj, nie strzelaj. Tak wygląda z boku strzelanie, tak wygląda ten. I zwyczajne przeładowanie. Dobra, zapraszam cię. No i 3, 2, 1. Kurwa. Ej, family friendly content. Więc dobra. Tam broń może to zostać jest. Za... Dobra, następny jest Glock 18. Tak widać z boku. Tak się go przeładowuje, a tak widać go z przodu. No i 3, 2, 1. Czekaj, bo ja nie mam amunicji do niego. Teraz mogę mieć. Dobra. Tak się zabija ludzi tym blokiem. Więc myślę, że udamy. Nie mogę w ciebie w ogóle trafić na tej kamerze. Dobra. Następna bronią z pistoletów będzie właśnie HP 8. Tak jest z przodu. Tak jest reloadowanie. Dosyć spoko. I tak jest tam. Dobra, 3, 2, 1. LOL. Myślałem, że ciebie zabiję. Dobra. Gdzie jest nasza kamera? Tutaj. Następną naszą bronią jest HK45C. Weź odejdź trochę. To może trochę podejdę. Prezentuję tak z boku. Powinien serio atak robić, nie? Dosyć słabo, ale przeładowanie ma fajne. To co? Go, 3, 2, 1, 3. No, dosyć fajne przeładowanie. I teraz będzie M29 Stun. To jest rewolwer. Widać, że ma wielki odrzut. I trochę podejdę bliżej. I on tak się prezentuje. O, piękne oczy. Aż wywala. Ale przeładowanie nic nie mówi tak naprawdę. Dobra, to get ready. 3, 2, 1, 3. Dobra. Myślę, że udane. Fajna broń i teraz M92 Beretta. Prezentuje się ona tak. Tak się strzela. Ten, a tak się ją przeładowuje. Proszę bardzo. Bliska wygląda ona tak. No i zwyczajnie się przeładowuje. Dobra, to get ready. 3,
Ale nie mierzymy od razu do siebie, tak gdzieś sobie. 3, 2, 1. Przeładowanie dosyć epicko wygląda i każde przeładowanie w każdym pistolecie jest inne w M9K-paku. Więc polecam ściągnąć. I chyba wszystkie linki do wszystkich broni na streamie w Arstacie będą dostępne w opisie. Chyba jeden pocisk mi został. Dobra. Musiałem się zabić, bo miałem mało HP. Dobra. Następna broń. Luger. Co się stało właściwie teraz? LOL? Poczekaj, bo mi się coś zepsuło. No, następna broń to Luger. To samo tak, weź się odsuń tutaj. Widać, nie strzela z biodra. Przeładowanie epickie i tak się strzela normalnie. Z boku wygląda trochę jak broń z jakiegoś Fallouta. A dosyć fajnie wygląda. I przeładowanie z drugiej osoby jest to samo. To 3, 2, 1, go. Głupio się nim strzela tak naprawdę. No i głupio się nim przegrywa. Ale siadło. No, ustawiam jest. Dobra. Oh shit. Drugi będzie Raging Ball. Czekaj, ja muszę. O, fajnie dosyć wygląda. Z boku. Przeładowanie. Takiosa. Ma duży recoil i... To get ready. 3, 2, 1, go. Nie wiem czemu od razu Fallout robisz. No. Nie musiało. Fajna broń, ale za duży recoil i ten. Następny będzie Raging Bull Scope. To w sumie nie muszę pokazywać. Następny będzie, wiesz co będzie następne? Nie, Raging Bull, wszystkie po kolei. Ale ja, dobra, no to ja zaraz zaprezentuję broń, to jest super. Dobra. Zawsze skuteczna. Fajnie wygląda i 3, 2, Czekaj. Dobra, już. 3, 2, 1, go. Ma większy recoil niż... No, odrzut ma straszny. Okej, okay. Remington. Nie wiem co się dzieje właśnie z tym rewolwerem, ale przeładowanie ma epickie. I tak ono wygląda normalnie i normalnie też. Dobra, to możemy zaczynać. 3, 2, 1, go. Red Dead Redemption 2 na ten. Pierwsza osoba. Czemu nie mogę ciebie trafić? A czemu ja ciebie nie mogę trafić? Kurwa. O, dobra, siadło? A ty te... Co? Dobra. Musiałeś. Bo miałeś za mało HP. Dobra. I drugi. I Smith & Wesson. Wchodzimy do tych najmocniejszych rewolwerów świata. Czyli Smith & Wesson Model 3 Russia. Typie. Pewnie słaby jest ten rewolwer. I stan umysłu. Ale okej. Okay. Jest to rewolwer, jak widać, mocny. Tak się prezentuje, a przeładowanie ma normalne z drugiej osoby, więc możemy zaczynać. Gdzie ty jesteś? Właśnie na ulicę. A, dobra, rozumiem. Ej, w sumie możemy coś takiego zrobić, ale... Ale to na snajperkach chyba. Dobra, chodź tutaj. To 3, 2, 1, go. Siadło mnie.
Aj, zawsze muszę. Ej, rozumiesz to? 8 HP ci tylko odjęło. Pa, trafię cię teraz. No fajnie. Dobra, kolejny jest Smith & Wesson Model 500. Nie, kolejna broń, ja zapewne teraz broń. To jest najlepsza broń. Nie. Tak. Tak się prezentuje. No typiarzu, no serio. No tak, to jest najlepsza broń. No ta broń działa w każdym momencie, zawsze. Tak. To widać tutaj. Strzelanie tak. I w sumie no. To 3, 2, 1, 2. Leć teraz baniak. Pa. Piu, 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 piu. Dwa HP masz. Daj, tak, nie mogę, czekaj. Więc Smith & Wesson tak się prezentuje. Miej za mało HP. No wiem. Chciałem kill już pisać. Dobra. Przedostatni pistolet. Tak się prezentuje, tak się go reloaduje, tak się prezentuje. Pyk. Dobra, odejdź trochę. I 3, 2, 1, go. Lol, ten rewolwer jest naprawdę dobry. Najlepszy. I ostatni Sig Sauer P229R. Jest to P250, trochę z CS-a, tylko smukła wersja. Dźwięk ma dosyć spoko. Przeładowywanie fajne. Nie przeładowywanie tutaj. Dobra, zapraszam cię, Lewiatan. Bierz tą Sig Sauer. I 3, 2, 1, go. To skupienie. Ajajajajaj, nie mam ammo do tego. W sumie wezmę inny ten. Nie wiem, Glockiem cię nie zrobiłem, to cię przysłowuję Glockiem. Dobra. Pistolety mamy za sobą. Teraz przechodzimy na submachine guny. Pierwszy będzie AAC Honey Badger. To jest najdziwniejszy odcinek, jakikolwiek robimy, Legaton. Mogę, czemu się nie odzywasz? Czemu to zrobiłeś? No? A już się odzywam. No, musi się to jest ciągle odzywać. Gdzie jest nasza kamera? Tutaj? Dobra, szybko. Tak się przeładowuje. Tak wygląda z baku. 3, 2, 1, albo w sumie zabudowałem. Mam celownik. Dobra. 3, 2, 1, go. Gdzie jesteś? Nie jest tam ten strzał. Kurde, dlaczego on mi takie obrażenia w ogóle zadaje? Dobra, myślę, amunicji że... Amunicji nie miałem. A, ja też nie miałem, z tego musiałem. Dobra, drugi to będzie Pepi. Fotowizan, tak przeładowywanie wygląda, tak z boku. Dobra, 3, 2, 1, 3. Dobra. Dobra, szybkie P90. Tak wygląda. Oddal się trochę tutaj. I 3, 2, 1, go.
Tak się prezentuje ten, no. Tam jest strasznie słaba, bo nie mam już amunicji. 90 jest zaraszowanie. I to jest właśnie kolejna broń, MP5. Tak się reload i tak strzela. Nice. To będziemy teraz takie speedruny, bo to nie jest ciekawe. Teraz jest jedna z tych najciekawszych broni. Tumik. Fajne, tak się prezentuje i fajnie się prezentuje. Dobra, to więc lecimy tutaj i 3, 2, 1, lecimy. Dobra. Następna broń to jest HK-1H45. Dosyć głuchy dźwięk, jak z Brain Outa bym powiedział. I 3, 2, 1, lecimy. Ale się dosyć ciężko strzela z tego. Bardziej to przypomina jakąś, nie wiem, z II wojny światowej, jakąś, nie wiem. Dziwne jest. Nic nie mam. A mam jeszcze. O ty kurde. A masz 5 HP, kurde. Dobra, easy. Easy, bo miałeś amunicję. Nie, miałem tylko jakieś 16 pocisków. HK-USC, to jest to samo, albo nie. Przeładowywanie jest srogie. I okej, dobra, możemy zaczynać. 3, 2, 1, eluwa. Gaming moment. Pistolet jest do... Ale on ma mało pocisków. Nie jest dla... O, Katz. Mój ulubiony Katz. Go się tak przyjmie. Jest... Musiałeś. Popsuć tak. Odcinek. Dobra, tak się prezentuje, tak się reloaduje i lecimy. Na stanowiska 3, 2, 1, elu. Moc jak na grzybach. Najlepszy odcinek ever. Wcale nie jest nudny. Oczywiście można rasować. Chris Vector, następna broń. Srogi. Nie poraża reload, więc 3, 2, 1, start. Zniszczy się teraz. O nie! No. Co myślisz, że jest? Dobra, tego nie było. Drugi jest Magpul Peder. Magpul. Tak się prezentuje, tak się przeładowuje, nie poraża aż tak. Nie jest aż tak. Więc 3, 2, 1, go. Ale zadaje slagowy. Jest celne i zadaje obrażenia i to dosyć mocne. Na szynę można... Jak typ mnie porobi? I moja ulubiona broń MP40. Niespodziewanie. To jest... reload jest fajny. O, niecodziennie. I tak wygląda reload. Normalny reload, regularny. Lecimy. 3, 2, 1, go. Czemu mam 3 HP? Dobra, kolejne MP5 SD. Takie MP5
Tylko że z tomikiem. Tak się prezentuje ona ten. I 3, 2, 1. Ej, jest dosyć. Jest fajnie. Jakim cud, 1 HP ci zostawiłem. Jeden HP. Dobra. MP9. Tak się przeładowuje. Poręczny, widać, że poręczny. Tak wygląda. I 3, 2, 1. Możemy się strzelać. Bo czemu ty mi zadajesz takie nieziemskie obrażenia? Widziałeś. Następny jest ten. Drugowojenny karabin. Tak wygląda. Pyk. Przeładowanie. I fajnie wygląda. Po prostu. Dobra. 3, 2, 1. Możemy się strzelać. No jaki typ nie widzi przez ścianę. Dobra, tak 10. Nie, widziałem cię, nie przez ścianę, tylko przez szybę. Ja ciebie widziałem. Tak wygląda, możemy się strzelać. 3, 2, 1, go. A czemu masz tak mało HP? Nie doceniasz mnie. No nie. Ty próbujesz mnie wykiwać, dobra. Tommy gun. Przedostatni. Kurde. Zobaczymy. Ja zwyczajny ten. Przeładowanie takie są. Dobra. 3, 2, 1, go. Skąd ty we mnie strzelasz? Halo? Halo? Musisz się odzywać, wiesz o tym. No to będzie ultra. Ja się skupiam na walce. No to gdzie jestem? W domu. Teraz panikowałem. Pamiętajcie, dzieci nigdy nie należy nigdy panikować. Dobra. I ostatnie, creme de la creme, Uzi. Tak wygląda. Przeładowanie i możemy się strzelać. 3, 2, 1, go! No ta mapa jest trochę zbagowana, bo ma dziwne regole. Gdzie jesteś? A gdzie mam być? No nie wiem, no co jestem na dworzu. Wychodź z tego okna. Nie widzę się jakoś. Gdyby ktoś nie wiedział, to było to przed ostatnim odcinku. Polecam. Pajaki. Zlurowałem go tą kawą. Dosyć ciekawy reload. I tą bronią kończymy. I teraz wchodzimy w te karabiny Assault Rifle, ale chcę tylko wam pokazać AK-47, Winchestera, M4A1 i Scara. To bierzemy najpierw Winchestera. Tak się go przeładowuje, normalne. No, dobra, 3, 2, 1, lecimy. Aha. No, myślę, że to było dobre. Następny jest skała. Dosyć dziwny ma dźwięk, taki niecodzienny. Fajnie wygląda ten. No, dobra. 3, 2, 1, lecimy. No, wiedziałem, że jest skampiony do tego.
dlatego ciebie zabiję AK-40. Dobra. Ale to ma fajny reload. Dobra, ja muszę iść ze dwóch. Tak na chwilę.